Tak wygląda prywatyzacja majątku narodowego za III Rzeczpospolitej. Tak narodziły się zresztą te wielkie fortuny w okresie lat 90., ponieważ właśnie było to sprzężenie, o którym mówiłem, niebezpieczne sprzężenie polityki i biznesu. To jest zadłużenie polskie za rządów Tuska. Kwitnie kreatywna księgowość. Mówi, że dług narodowy to jest 50% PKB, czy 48%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, dołączymy tam te wszystkie emerytury i zobowiązania związane z tym, możemy mieć nawet 200%, ponad 200% może być zadłużenie Polski. Zależy od wszystko, jak to liczymy, ale liczą to kreatywnie. Przejrzystość, transparencja w ogóle nie istnieje w tym rządzie. To jest liczba bezrobotnych. To jest bezrobocie jawne, ale też jest bezrobocie ukryte. To bezrobocie podaje władza. Nie uwzględnia tych, którzy, to są ci tutaj, dali sobie już spokój z szukaniem pracy i są niezarejestrowani. To są ci, którzy pracują, ale tylko dlatego, że robią fuchy, robią pracę dorywczą. Tu zaś są rolnicy, dlatego że władza zakłada, że jak tata jest rolnik, to cała rodzina pomaga, nie liczą ich jako bezrobotnych. W ten sposób ukrywają całe miliony bezrobotnych ludzi w Polsce.